Księdze kaznodziei mamy powiedziane na temat Słowa Bożego i na temat słów mędrców, takie słowa, 12 rozdział, 10 werset. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa 12 rozdział Księgi Kaznodzieja, 10 werset. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Śpiewaliśmy właśnie o pasterzu i ta dobra pasterska troska o nas zapewniła nam Słowo Boże, które jest darem od Boga, żebyśmy nie chodzili w ciemności. I pierwsze miejsce, które odnośnie tego, w jaki sposób do tego tematu, w którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, podejść, to jest Łukasza, pierwszy rozdział. Łukasza, pierwszy rozdział, 31, od 30 wersetu. Widzimy tutaj zwiastowanie do Marii, które było wypowiedziane przez anioła. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. I tu pokazuje nam te cztery wersety jedną zapowiedź, a w zasadzie od 31 wersetu, która już wiemy, że spełniła się dosłownie, 31 werset. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Tak się stało i tego nikt nie podważa. To mówi nam o pierwszym przyjściu Pana Jezusa. Natomiast 32 i 33 werset niestety jest podważany jako dosłowny i jest to źródłem zgorszenia niszczącego wiarę wielu ludzi. Mówi się, że to należy rozumieć w sposób alegoryczny albo w sposób przypisujący różnego rodzaju uduchowienia. Natomiast Słowo Boże tak tego nie przedstawia. Tak samo jak dosłowne było to, że Jezus został poczęty w Marii, w łonie dziewicy i została tutaj ta sytuacja w pełni sfinalizowana, że urodził się syn o imieniu Jezus. Tak samo on będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i będzie czas, kiedy będzie na tronie ojca jego Dawida i będzie królował nad domem Jakuba, konkretnie Jakuba, nie Kościoła, na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Słowo Boże należy w kwestii tego rozumieć bezpośrednio, dosłownie, literalnie. Nawet jest taka anegdota, w której Żyd rozmawiał z takim chrześcijaninem, który powątpiewał w dosłowność 32 i 30 wersetu. I ten Żyd mówi: jak rozumiesz, że ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i że będzie na tronie Dawida i że będzie królował nad domem Jakuba na wieki? Na to ten chrześcijanin, omamiony takim duchowym podejściem do Pisma, mówi, że to jest alegoryczne i że to nie jest dosłowne, że to odnosi się do panowania Chrystusa nad Kościołem lub innego rodzaju interpretacje mu podał. Na to Żyd mówi:
to również ja nie czuję się zobowiązany do tego, żeby uważać, że Jezus był dosłowny, że urodzenie było z dziewicy i że było poczęte po prostu tak, jak jest w 31. Jeśli ty czujesz się zwolniony z dosłowności 32 i 33 wersetu, to ja czuję się zwolniony z dosłowności 31. I tak niszczona jest przez diabła wiara wielu. Diabeł rzadko kiedy przychodzi wprost i mówi, o co mu chodzi. Najczęściej atakuje nie bezpośrednio. On nie powie, zawierajcie związki jednopłciowe. On nie powie, żeby siostry zostawały pastorami i nauczały z kazalnicy na samym początku. On najpierw powie, nie nakrywajcie głowy w czasie modlitwy, to jest kulturowe. I może niech bracia noszą strój niewieści, a kobiety niech noszą strój męski. To jest stary zakon. Ale jeśli on wytrąci nam to takie narzędzie interpretacji pisma, to wtedy nie mamy również narzędzia do tego, żeby powiedzieć coś przeciwko temu, żeby mogły być jednopłciowe związki nazywane bluźnierczo małżeństwem. Albo nie mamy wtedy narzędzia, żeby powiedzieć, że dalej Słowo Boże mówiące, że niewiasta na zgromadzeniach niech milczy, ma jakąkolwiek moc, bo już jeśli byśmy sobie pozwolili powiedzieć, że to jest kulturowe, to czemu to nie jest kulturowe? Nie, Słowo Boże nie jest ani kulturowe, ani nie jest alegoryczne. Ono jest bezpośrednie i dosłowne, a czasami, jeżeli nie jest, to wyraźnie jest powiedziane, że ma znaczenie duchowe. Tak jak widzimy to na przykład, gdy Pan Jezus mówi, że z Jego wnętrza wypłyną wody żywe, i werset dalej jest powiedziany, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Czyli bezpośrednio pismo troszczy się o to, żeby od razu dać wyjaśnienie. Albo gdy mamy historię z Galacjan, gdy jest powiedziane o Hagar i jest powiedziane o Sarze, jest powiedziane o ich dzieciach i wiemy, że te zdarzenia fizycznie, faktycznie miały miejsce, ale na te fizyczne, faktyczne wydarzenia również apostoł nakłada duchowe znaczenie symboliczne. Więc fizyczne, literalne, bezpośrednie rozumienie jest zawsze jako pierwsze. I nie dajmy sobie tego wyrwać, zwłaszcza przy studiowaniu Słowa Bożego dotyczącego obietnic Bożych. Jeżeli sobie damy ukraść, że to jest bezpośrednie i dosłowne, to na jakiej podstawie wierzymy, że jesteśmy zbawieni? Przecież Słowo Boże mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli to uduchowimy, zostajemy z niczym. Zostajemy ograbieni, ślepi i nadzy. Nie mamy nic. Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli pod uwagę, to jest pierwsza Mojżeszowa. I to będzie się odnosiło do przyszłego stanu, jaki Bóg przygotował dla swojego ziemskiego ludu. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, pierwszych 7 wersetów. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, od początku. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, i od rodziny swojej, i z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj, i Lota, bratanka swego,
i cały ich dobytek, którego dorobili się, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kananu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Więc widzimy wyraźnie obietnicę Bożą opartą tylko i wyłącznie na prawdomówności Boga. Bo warunek, który był postawiony Abrahamowi, wyjdź, już został spełniony. Tu nie ma dodatkowych żadnych elementów, poza tym, że Bóg jest wierny. I będzie czas, kiedy ta ziemia zostanie dana potomstwu Abrahama. Potomstwu, które się wywodzi z lędźwi Abrahama. Bez jakiejkolwiek wątpliwości, bez jakiejkolwiek tutaj możliwości zastanawiania się nad tym, co Bóg zrobi, żeby tak się stało. Także mamy piątą Mojżeszową, czyli drugiego prawa księga lub powtórzonego prawa, choć nie jest ono tak do końca powtórzone, ono jest nieco inne niż w drugiej księdze Mojżeszowej, stąd którego prawa jest lepsza nazwa. 30 rozdział. Pierwsze wersety 30 rozdziału. To jest strona 229 w Brytyjce. Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca spośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój. I stamtąd cię zabierze i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie. I posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwym i liczniejszym od twoich ojców. I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. Jednoznacznie widzimy tu obietnicę Bożą warunkową od posłuszeństwa Izraela, czyli tych, którzy są cielesnymi potomkami Jakuba. I jednoznacznie widzimy, że jest to tutaj obiecane, że oni zostaną przywróceni z krańców ziemi. Niestety wiemy, że historia pokazuje, że ten lud trwa w ostrej niewierności. I to warunkowe
przymierze, to warunkowe przyobiecanie nie ma szans się odbyć na zasadach tego powtórzonego czy wtórego prawa. Jest to smutna rzecz, bo grzesznik, każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas jest po prostu słaby w tym, żeby być wiernym. I na całe szczęście my w chrześcijaństwie mamy dokładnie odwrotną kolejność. Najpierw Bóg darowuje doskonałą ofiarę, najpierw Bóg darowuje odpocznienie, a potem my mamy z tego wydawać owoce. Natomiast tam na podstawie tego powtórzonego zakonu albo wtórego zakonu było to przedstawione w ten sposób, że widzieliśmy nawet to w porządku tygodnia. Najpierw pracuj, potem odpocznij. U nas jest najpierw odpocznij w Chrystusie, potem wydaj owoc. To jest dokładnie widoczne, że my zgromadzamy się w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. Mamy najpierw odpocząć od swych prac i znoju i mamy być wolni w Chrystusie. I dopiero wtedy, mając nowe życie, gdy wszystko złożymy na swojego Zbawiciela, to jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać, będąc wolni od tego wszystkiego, co nas wiąże. Natomiast gdy chcielibyśmy odwrócić kolejność, to zwyczajnie nie zadziała. Dlatego, że człowiek jest grzeszny, pełen upadków i wtedy popada w przekleństwo zakonu. Nie da się tego po prostu zrealizować. Kolejne miejsce to jest 2 Samuela. Siódmy rozdział, 12 werset. Tu mamy piękną obietnicę, to jest strona 339 w Brytyjce, 7 rozdział 2 Samuela, 12 werset. A gdy dopełnią się dni Twoje, zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. Jest to zapowiedź dana Dawidowi, o której widzieliśmy już słowa anioła z 1 rozdziału Łukasza, że na tronie Dawida zasiądzie cielesny, fizyczny potomek Dawida. Wiemy, że tym potomkiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko w Chrystusie jest możliwe i nasze zbawienie, i nasze wszystkie błogosławieństwa, ale pamiętajmy, że Bóg jest dobrym pasterzem i On również troszczy się o swój pierwszy lud, o lud izraelski, i zgotował dla również ziemskiego ludu wspaniałą przyszłość. My jesteśmy w zasadzie wyjątkiem od reguły. Nam Bóg podarował znacznie więcej niż tylko te rzeczy, które są obiecane Izraelowi. My mamy w Chrystusie pełnię błogosławieństw i mamy wszelkie niebiańskie błogosławieństwa w Panu Jezusie. Izrael ma te obietnice związane z ziemią, oparte na przymierzach. My, jak dzisiaj czytaliśmy, jesteśmy obcy przymierzom, bo z nami żadnego przymierza nie zawarto. Nam jedynie ofiarowano z miłości przebaczenie w Chrystusie, a w Nim mamy wszystko, wszelkie duchowe błogosławieństwa w niebios, w Panu Jezusie. I kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to jest Psalm 89, 3 werset. Może od 2 wersetu. Tak. Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim.
Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu, na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję na wszystkie pokolenia Sela. Znowu widzimy, że Dawidowi jest obiecane, że jego potomek cielesny będzie królował nad po prostu potomstwem Izraela. I jest to jednoznaczna obietnica związana z tym, co Izrael ma również na podstawie ofiary Pana Jezusa. Dlatego jest powiedziane o nas, że my jesteśmy sługami nowego przymierza. My jesteśmy tymi, którzy nie są częścią nowego przymierza, bo tam jest takie słowo, które na nasz język można by przetłumaczyć jako kelner. Kelner podaje posiłek, ale nie dosiada się do tego posiłku. Może podać najwspanialsze potrawy, ale jest usługujący. My jesteśmy sługami, kelnerami nowego przymierza. To jest trochę odwrócenie tej historycznej sytuacji, kiedy to Izrael dla nas zachował Pisma Święte Starego Testamentu. Oni w pełnej wierności Bogu dbali o to, żeby Stary Testament, wszystkie pisma Starego Testamentu, 39 ksiąg w nieskazitelności do nas dotrwały. Gdyby nie ich służba wierna w tym zakresie, nie mielibyśmy Starego Testamentu. Oczywiście Bóg znalazłby inny sposób, ale tak zdecydował i tak zostało to zrealizowane, że było w wierności przechowywane, przepisywane z pełną pieczołowitością. A teraz my jesteśmy tymi, kiedy Izrael jest w pełni niewierny, a my jako poganie mamy tą wolność i część Izraela, bo czytaliśmy w liście do Rzymian, że przecież Paweł też jest Izraelitą i wielu Izraelitów też uczestniczy w tych nowotestamentowych, związanych z chrześcijaństwem, błogosławieństwach, ale na zasadzie przyłączenia do Kościoła, a nie na zasadzie części bycia częścią Izraela. Więc kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 31 rozdział. I tutaj widzimy już całkowicie odmienioną sytuację, kiedy Bóg najpierw bardzo mocno karci Izraela przez praktycznie całą księgę Jeremiasza i podobnie w Izajaszu się to odbywa i w Ezechielu. Padają wręcz takie słowa, w co mam was bić? Nie ma już za bardzo w co. To nic nie pomaga. I to jest po prostu taki stan Izraela wyjątkowo zły. Tak samo ludzkość generalnie w całości jest niepoprawna. Jak widzimy zaraz po potopie, to Bóg zdecydował, że nie będzie powtórki potopu ani czegoś podobnego. Z tego powodu, bo myśli serca człowieka są ustawicznie złe. Po prostu, skoro nie da się tego poprawić, to Bóg zdecydował, że całość musi się oprzeć na Nim. Gdy została wykazana nasza całkowita niezdolność, to jest miejsce do działania łaski Bożej. Łaska Boża ma to do siebie, że zupełnie jest niezasłużona. I jest całkowicie oparta na miłosierdziu Bożym, niezależnie od tego, jaki jest ten, kto tą łaskę otrzymuje. Nie mamy się czym chlubić, bo cała chluba jest w Bogu. I to będą słowa 31 rozdział Jeremiasza, strona 850, 851 w zasadzie. I to będą słowa od 31 wersetu. To już 852 strona. Jeremiasz, 31 rozdział, 31 werset. Jest to obietnica złożona Izraelowi na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali,
chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili. Więc widzimy jednoznacznie, że Bóg tutaj powołuje się na to, co się powołał Pan Jezus również, gdy mówił, że prędzej niebo i ziemia przeminą, niż minie choć jedna kreska z zakonu. Że to jest tak trwałe, jak słońce nad nami, jak fundamenty ziemi w dole. Tak pewne jest, że Bóg nie naruszy swojego przymierza z Izraelem i Judą. To, że to jest w pełni dosłowne, a nie alegoryczne rozumienie, kim jest Izrael, pokazuje nam już to sformułowanie z domem izraelskim i z domem judzkim. Jeszcze może różnego rodzaju kombinatorzy interpretacyjni chcieliby to uduchowić, gdyby było samo Izrael. Ale nie da się tego już zrobić, gdy jest z domem izraelskim i z domem judzkim. Jednoznacznie to jest odniesienie do ziemskiego narodu podzielonego na 10 plemion i jedno plemię plus Lewici. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że jest to jednoznaczna interpretacja dosłowna możliwa w tym miejscu. I to przymierze jest nie oparte na wierności Izraela, a oparte na Bogu. I jest ono, jak wiemy, już potem z pism Nowego Testamentu oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy łamiemy chleb i pijemy z kielicha, to jest to kielich związany z krwią nowego przymierza. My jesteśmy kelnerami, sługami nowego przymierza. Nie jesteśmy jego częścią. I gdy łamiemy chleb, oprócz tych funkcji, które są opisane w pierwszym liście do Koryntian, mamy również i tą, że przypominamy, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą tego, że ten wierny pasterz, pasterz Izraela, jest wierny i dotrzymujący obietnic i założył w ofierze Pana Jezusa Chrystusa fundament pod doskonałe zrealizowanie nowego przymierza, które będzie zrealizowane po zakończeniu 70 tygodni Daniela. Bo jeżeli zobaczymy w Księdze Daniela 9 rozdział, to początek 9 rozdziału Księgi Daniela 956. I tutaj widzimy jednoznacznie, że (śmiech)
pierwsze wersety 9 rozdziału Daniela mówią o przeżyciach Daniela w pierwszym dniu, w pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Widać, że pobudką Daniela było to, żeby zająć się księgą Jeremiasza. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I tak dalej, i tak dalej. I w odpowiedzi na to Bóg daje mu proroctwo 70 tygodni. To jest od 24 wersetu. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. 7 tygodni, wiemy, że te tygodnie to są siedmiolecia, czyli 7 siedmioleci. 7 siedmioleci to jest 49 lat. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane. Znowu, 62 siedmioleci. To należałoby przemnożyć z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach, czyli po 62 siedmioleciach, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. To jest powiedziane o Panu Jezusie, o Jego doskonałej ofierze na krzyżu. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, to jest 70 rok. Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa już potem Tytus wkroczył i zniszczył miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi. Powódź to jest symbol najazdów ludów, bo wody symbolizują ludy. I faktycznie Cesarstwo Rzymskie zostało zalane przez między innymi Słowian, z których my się wywodzimy, German, i różnego rodzaju narody, które pochłonęły całe Cesarstwo Rzymskie. I aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Wystarczy włączyć wiadomości raz w tygodniu, żeby regularnie usłyszeć, że coś się dzieje w Izraelu. Ciągle jest tam niepokój. Syria, Izrael, Syria, Izrael, Egipt. Te okolice ciągle dymi. I potem jest zapowiedź o tym, który przyjdzie we własnym imieniu, czyli o Antychryście. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, na 7 lat, tydzień, czyli na jedno siedmiolecie. W połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku, jak widzimy w objawieniu Jana, albo po 42 tygodniach, albo po 1260 dniach, to jest ten sam okres. Ten okres się literalnie, dosłownie, bezpośrednio powtarza w objawieniu regularnie, więc nie ma mowy o jakiejś alegoryzacji, o jakimś przenoszeniu czy uduchawianiu tej liczby. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który zapowiedział Pan Jezus między innymi w 24 rozdziale Mateusza, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I dopiero po tym czasie będzie nowe przymierze. Więc jednoznacznie widzimy, że najpierw Antychryst, człowiek grzechu, zawrze fałszywe przymierze z Izraelem i złamie je w połowie. To będzie poprzedzało prawdziwe, nowe przymierze z Bogiem Izraela, realizowane według tego, co jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa.
nie da się tych rzeczy w żaden sposób pomylić lub przeoczyć. Kolejne miejsce to jest Ezechiela, 16 rozdział. Ostatnie wersety 16 rozdziału, strona 902 w Brytyjce. Od 59 wersetu. Bo tak mówi Wszechmocny Pan. Postąpię z Tobą, jak Ty postąpiłaś, Ty, która wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. Lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie, i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Widać tutaj cel tego przymierza, aby usta nasze były ze wstydu zamknięte, to nam Pan Jezus na wieki przebaczył i podobnie, aby nasze usta się nie wynosiły, a jedynie chwaliły Boga, zostało nam wybaczone. Podobnie jest i zapowiedź co do Izraela. Izrael jest bardzo dumnym narodem, Izrael i Juda. I oni bardzo chętnie powiedzieli, wszystko co jest w zakonie wypełnimy. Tak powiedzieli, jak dostali zakon. I lepiej by zrobili, gdyby milczeli, gdyby powiedzieli wtedy, te przepisy są święte i dobre, ale nie jesteśmy w stanie ich wypełnić. A oni pysznie powiedzieli, tak, tak, damy radę. Więc to jest pycha. Natomiast 63 werset mówi do Izraela i Judy, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś. Tak działa łaska Boża. Całą naszą pychę gasi w przypadku pogan, w przypadku Kościoła i tak samo w przypadku Izraela. Jak czytamy w Rzymian, aby wszystkie usta były zamknięte. Bo nie ma się czym chlubić. Jesteśmy upadłymi grzesznikami i nie ma w nas nic dobrego. Jedynie możemy mnożyć grzech. Ezechiela 37 jeszcze. Ezechiela 37 rozdział 26 werset. Tu jest zapowiedź, znowu to jest strona 930 w Brytyjce. Może 25. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Widzimy jednoznacznie, Pan Jezus będzie zajmował tron Dawida i będzie ich księciem. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ta obietnica odnosi się do tego, co w objawieniu mamy jako tysiącletni okres pokoju, milenium, tysiąclecie. I tysiąclecie składa się z wieków, 10 wieków. Dlatego jest tu powiedziane o przymierzu wiecznym, o tym, które będzie trwało równo 1000 lat. I jest to jednoznaczna zapowiedź, że nowe przymierze będzie dopiero w
wtedy zrealizowane, gdy ziemia zostanie oczyszczona przez sądy w ciągu 7-letniego okresu ucisku. Czyli jeśli by dzisiaj przyszedł Pan Jezus, żeby zabrać nas do siebie w czasie pochwycenia, zabierając nas do siebie jako Kościół, jako Jego oblubienicę, to przez 7 lat będzie rządzić czas nazywany czasem ucisku, czy generalnie dotyczącym tego ostatniego siódmego siedmiolecia z Daniela, 70 tygodnia z Daniela. I jak on się skończy, to zacznie się tysiącletnie królestwo, nowe przymierze. Ono jeszcze nie nastąpiło, ono jest przyszłością i dotyczy Izraela i Judy. Nie wolno go udachawiać tak, żebyśmy nie niszczyli podstawy Słowa Bożego. Izajasza, 59 rozdział. Izajasza, 59 rozdział, 21 werset. To jest strona 806 w Brytyjce. I może też przeczytam werset wcześniej. Od 19. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Generalnie jest to zapowiedź dotycząca również tego, co będzie w Nowym Przymierzu normą. Nikt nie będzie uczył poznaj Pana, gdyż wszyscy znać Go będą. Będą mieli wpisany zakon w sercu swoim i będą w tym zakonie funkcjonować. Dlatego list do Hebrajczyków mówi o zakonie, że to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniknienia. List do Hebrajczyków był napisany już po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, po wniebowzięciu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, po tym jak Kościół zaczął funkcjonować i datuje się je w okolicach 55 do 70 roku, list do Hebrajczyków. I tam jest powiedziane, że zakon jest bliski zniknienia, nie przypadkiem. On będzie jeszcze miał swoją tutaj sytuację taką, że nowe przymierze dopiero będzie zawarte po 70 tygodniu z Daniela. Zresztą widzimy, jak Pan Jezus zapowiada wielki ucisk. Mówi, oby wasza ucieczka nie wypadła w sabat. Bo wierni Izraelici, którzy będą uciekali, będą przestrzegać sabatu na podstawie zakonu Mojżesza. Oni nie będą chcieli go złamać. I teraz jeszcze Ozeasz, 2 rozdział. Ozeasza, 2 rozdział, 19 werset. I tutaj mamy obietnicę Bożą dotyczącą znowu Izraela. Wtedy usunę, to jest strona 963, Ozeasza, 2 rozdział, 19 werset i 20. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazem i ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. Mamy zapowiedzi, że wtedy dzieci będą się bawić nad jamą żmii, że nie będzie nikt szkodził. Żadne zwierzęta nie będą szkodzić. Lew się będzie żywił trawą, jak wół. To też powiedziane jest, że wtedy wąż będzie się żywił prochem. Wtedy będzie spełnione to, co już było zapowiedziane w pierwszej Mojżeszowej.
gdy Bóg powiedział do węża na brzuchu, czołgać się będziesz i prochem będziesz się żywił. Więc jednoznacznie to będzie wtedy w Nowym Przymierzu wypełnione. Kolejne miejsce to jest Ezechiela, 36 rozdział, 27 werset. To jest wyraźnie powiedziane, to jest strona 928, o tym, że w wyniku Bożego działania będzie w Izraelu przemiana wewnątrz. 27 werset, 36 rozdział. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Więc jednoznacznie widzimy, że to jest związane z ziemią izraelską. Dla ludzi, którzy są genetycznymi potomkami Jakuba. I zresztą Pan Jezus powiedział, że pokolenie to nie przeminie, aż wszystko to się stanie, gdzie miał na myśli właśnie plemię izraelskie, że ono dotrwa, bo musi być zrealizowane nowe przymierze. Nie ma możliwości, żeby jakiś Hitler po drodze, jakiś Stalin, jakaś inkwizycja hiszpańska, czy różnego rodzaju inne próby zgładzenia Izraela zdały egzamin, skoro Bóg z tym narodem zawarł umowę i obiecał, że będzie zawarte z nim nowe przymierze na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest taki amen i możemy mu zaufać bez żadnych zastrzeżeń. Kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 32 rozdział, 41 werset. To jest strona 854. I tutaj Bóg obiecuje, że będzie się radował z nich i dobrze im czynił, na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Jednoznacznie jest to ziemskie tutaj podłoże tego, oparte na Izraelu. Tak jak czytaliśmy w 1 Mojżeszowej 12:7, obietnica złożona Abrahamowi, jest to związane z ziemią przewidzianą dla ludu, który się wywodzi z ciała i krwi Abrahama. Czyli jest to związane z ziemskim Izraelem, a nie z żadną inną formą. Nie da się tego uduchowić. I jest obiecane, że będzie się radował z nich i dobrze im czynił i na stałe osadzi ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. I kolejne miejsce to jest Ezechiela 34. Tych miejsc jest bardzo dużo, natomiast ja się koncentruję na tych najbardziej reprezentatywnych. Ezechiela 34, od 25 wersetu. Zawrę z nimi przymierze pokoju. To jest strona 926 w Brytyjce. Czyli 34-25. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza
błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony i będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. I jeszcze Zachariasza, a może Ezechiela 37-26, to jest kawałek dalej, 26-27. Tutaj już czytaliśmy ten fragment, 26 wersetu nie czytaliśmy. I dam im serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I to dotyczy ziemskiego Izraela, bo 28 werset mówi: i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I Zachariasza 9:11. Zachariasza 9 rozdział. Jedenasty werset. Nadto, to jest strona 1013. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Więc tych obietnic dotyczących nowego przymierza jest wiele. Kościół jako chrześcijanie dostał dużo, dużo więcej. Nasze błogosławieństwa są znacznie przewyższające. Choćby nawet to ostatnie. Izrael ma obiecane nowe serce. My mamy nowe ciała. Obiecane, jak widzimy, Filipian. Filipian, 3 rozdział, 20 werset. I bardzo niebezpieczne jest mieszanie tych dwóch rodzajów błogosławieństw, dlatego że my nie mamy ziemskich błogosławieństw w żaden sposób obiecanych. Jeżeli byśmy mieli, to wtedy nie byłoby biednych, głodnych chrześcijan, cierpiących. A mamy wręcz obietnicę, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Większość Kościoła cierpi głód. Większość Kościoła nie ma dachu nad głową, nie ma co zjeść, nie ma w co się ubrać. I tylko niewielka grupa z chrześcijaństwa, z tych, którzy wierzą Chrystusowi, ma taki komfort jak my w krajach zachodu. Natomiast większość wierzących na całym świecie cierpi prześladowania nie tylko przez presję środowiska, ale wręcz przez fizyczną próbę wyeliminowania ich z tego świata. Ten świat nie jest ich godzien. I tutaj widzimy Filipian 3 rozdział, 18 werset. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze, postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Więc jednoznacznie widzimy, że my nie mamy obiecanego jedynie nowego serca, nowe serce też, ale całe ciało mamy obiecane nowe. I też mamy jednoznacznie pokazane w liście do Hebrajczyków, że to nowe przymierze z Izraelem i Judą to jest jeszcze przyszłość. Tak jak widzieliśmy spis Starego Testamentu, tak widzimy 8 rozdział Hebrajczyków, że autor tego listu jednoznacznie widzi, że to jest przyszłość. To jest 8 rozdział, strona 1303, list do Hebrajczyków.
Siódmy werset. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. To po upływie owych dni to oczywiście odnosi się do 70. tygodnia Daniela, czyli 70. siedmiolecia. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli w czasie, gdy pisany był list do Hebrajczyków, to było jeszcze bliskie zaniku. Oczywiście Izrael teraz nie ma możliwości praktykować zakonu, bo nie ma świątyni. Nie może każdy mężczyzna 3 razy do roku wziąć pierwocin i pójść do świątyni i złożyć ich w świątyni. Nie ma jak praktykować zakonu, gdyż jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast będzie czas, kiedy ta świątynia będzie z powrotem na ziemi przywrócona i będzie ona centrum kultu. Widzimy to w objawieniu Jana i widzimy to w liście do Tesaloniczan, że będzie przez 3,5 roku ta służba w pewien sposób przywrócona na podstawie tego zawartego przymierza przez człowieka grzechu. I wtedy będą na nowo składane różnego rodzaju ofiary, ale potem w połowie tego siedmiolecia ostatniego jest powiedziane, że zostanie ta służba zniesiona, a Tesaloniczan nam mówi, że człowiek grzechu zasiądzie w świątyni i powie, że to on jest Bogiem, że nie ma po prostu już potrzeby takiej służby sprawować. W objawieniu 12 rozdział widzimy, że wierna część Izraela będzie musiała uciekać. To też widzieliśmy w Mateusza 24 rozdział, gdzie Pan Jezus zapowiedział, że gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, to mówił do żydowskich słuchaczy, to musicie uciekać. I to są wyraźne odniesienia do tego ciężkiego czasu, który dotyczy Izraela. Nie dotyczy on Kościoła, bo my już będziemy wtedy na powietrzu wzięci tam, gdzie Pan Jezus jest i będziemy w domu Ojca, o czym czytamy między innymi w Ewangelii Jana 14 rozdział, gdzie Pan Jezus powiedział, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I mamy to wyraźnie powiedziane. Natomiast niebezpieczeństwa płynące z przyjęcia uduchawiania nowego przymierza są daleko idące. Bo sobie zerknijmy do tego Hebrajczyków 8 rozdział. Gdybyśmy chcieli na chwilę, co nie jest prawdą, ale gdybyśmy na chwilę chcieli przyjąć, że mogłoby to ewentualnie dotyczyć chrześcijan. Uduchowiając Izraela, zobaczmy, jakie to spustoszenie prowadzi. 11 werset. Nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. To jest to, co uczy między innymi katolicyzm. Nie głoś Ewangelii, bo przecież wszyscy są katolikami w tym kraju, każdy zna Pana. Co ty, rozdajesz jakieś ulotki? Dlaczego zapraszasz na ewangelizację w czwartek? Przecież każdy zna Pana. Został ochrzczony, 96% katolików mamy w tym kraju. Co ty robisz? To jest źle. Rozrywasz jedność, bo jest nowe przymierze. Oni tak twierdzą, że już jest teraz nowe przymierze.
Oni tego uczą w katechizmie, że teraz jest tysiąclecie. Wymyślili sobie, że od momentu, kiedy Duch Święty został zesłany, nastąpiło właśnie to, co my w Piśmie mamy przewidziane jako przyszłość. Tysiącletnie królestwo po siedmioletnim ucisku, to w teologii rzymskokatolickiej jest to przedstawiane i potwierdzone przez różnych zwodzicieli, m.in. przez Augustyna, że rzekomo już jest nowe przymierze, że rzekomo już jest tysiącletnie królestwo pokoju i że ta Ewangelia w cudzysłowie katolicka będzie się rozlewać po całym świecie i cały świat przyprowadzi u stóp pontifa rzymskiego, czyli papieża. I jeżeli po prostu damy się zwieść takim myślom, to jest to strasznie niebezpieczne. To wytrąca nam jakiekolwiek moralne argumenty ku temu, żeby głosić Ewangelię. Bo skoro wszyscy znają Pana, to jakim prawem my się ośmielamy głosić Ewangelię o zbawieniu? I to prowadzi do kolejnych później herezji. Trzeba zrobić spotkania ekumeniczne, bo katolicyzm nie dał rady nawrócić na katolicyzm krajów muzułmańskich, krajów tych, które są związane z hinduizmem czy buddyzmem. I jak sobie z tym poradzili? Poradzili sobie w ten sposób, że dopowiedzieli, że są szersze kręgi Kościoła. I jest między innymi takie nauczanie, że każdy będący w tej religii, jeżeli będzie wierny, czy to w hinduizmie, czy w buddyzmie, to trafi do nieba. Jakaż zwodnicza nauka. Wtedy ta szeroka droga prowadząca na wieczną zagładę jest przez tą naukę potwierdzana. I ci ludzie idą, myśląc, że są w pokoju, bo papież rzymski im powiedział, że są na dobrej drodze. Nie muszą z niej schodzić. Niech idą, bo trafią. To jest bardzo niebezpieczne. I niestety ta fałszywa nauka już była potępiona przez apostoła Pawła i było zapowiedziane, że nauka ta szerzyć się będzie jak zgorzel. Bo jest powiedziane, że tacy byli, którzy mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało. To jest właśnie ta sama nauka. Bo przecież wiemy, że skoro jest po pochwyceniu dopiero siedmiolecie ucisku i dopiero potem jest nowe przymierze, to jeżeli twierdziłby ktoś, że dziś jest nowe przymierze, to mówi innymi słowy, że dziś jest milenium i że dziś już jest po zmartwychwstaniu, po pochwyceniu. Jest to głęboko fałszywe nauczanie. Więc trzymajmy się dosłownie Słowa Bożego. Nie dajmy się bałamucić przez różnego rodzaju fałszywe nauki. One się szerzą jak zgorzel, są wokół nas, ale po to mamy Słowo Boże, które jest pochodnią w naszych rękach, żeby wiernie temu Słowu być posłusznymi. I patrząc na wierność Boga jako pasterza wobec Izraela, możemy być pewni, że tak jak wobec nas wszystkie obietnice są spełnione, tak wobec Izraela i odwrotnie, tak jak wobec Izraela te wszystkie wspaniałe fakty są spełniane. Widzimy, jak już są z różnych krańców ziemi gromadzone resztki Izraela w Jerozolimie. Jeszcze to jest w niewierze. Widzimy to w Ezechiela zapowiedziane. Najpierw jest duchowo przedstawiony Izrael jako dolina wyschłych kości. Te kości są tam gromadzone i tak jest dzisiaj, że ci niewierzący Izraelici nie do końca wiedząc, czemu znaleźli się w Palestynie. Oni wiedzą z powodów państwowych, że warto, żeby byli bardziej tam niż gdzie indziej, ale na tym gruncie prawdopodobnie Bóg powoła to duchowe przebudzenie i tam będzie realizowany ciąg dalszy tego, co widzieliśmy dzisiaj w Daniela, że tam w centrum będzie Jerozolima, będzie świątynia i w tej ziemi, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, możemy oczekiwać realizacji tego, co Bóg obiecał.
Zaśpiewajmy 5200. Thank you.